Elowina, ziomeczki, ja jadę na meczyk i jest przypał. Zobaczcie. Widzicie, co ja mam na głowie? Tak, czapkę świętego Mikołaja. Tutaj mam czapkę szczęścia, czyli moją taką piłkę. Zobaczcie, o tak, tak w niej wyglądam. Taka piłka. No nie, no to ona mi przynosi szczęście co mecz. Na razie, jak nie miałem jej ze Słowenią i z Austrią, to był remis i przegrana, więc kurczę, boję się. Ale mam pewnie pomysł. Zobaczcie. Wezmę go i tak schowam pod bluzę. To może wygrają. No dobra, może jednak nie wezmę. Zobaczymy, czy nie da szczęścia. Elo. Siema. To znowu ja. W sumie nie wiem, czy mi się witam, bo w momencie to wiem. Dobra, ja jestem właśnie w restauracji. Zjem sobie coś i lecimy na meczek, bo jest 19:45, mecz jest za godzinę. A to o tej czapce, to nadal tak twierdzę. Mam nadzieję, że piszczu coś pomoże. Elo. Siemaneczko. Już przed stadionikiem i zaraz idziemy na mecz. Co to za sport? Nie mam pojęcia. Właśnie miałam tak zaczynać cały czas, ale zapominałem, że z tą ręką, bo zamykałem ręką, a otwierałem normalnie. No już chyba wiem, jaki sport. Krykiet. No. Tylko nie znam za bardzo zasad krykietu, ale zobaczymy. Gola. Ja nadal nie wiem, jaki to sport, więc się nie cieszę, ale wszyscy podskoczyli jak małpy. Dlaczego? Bo piłka dotknęła siatki? Tragedia, co to jest? Przyłożenie. A nie, to nie ten sport. To już jest koniec tego vloga. Mam nadzieję, że się podobał. Polska wygrała 3-2. Jedna rzecz mnie zastanawia. Skoro był tu mecz piłkarski, to gdzie były konie?